Panie trenerze, najważniejsze pytanie, które chciałem zadać po tym meczu. Czy to jest tak, że teraz pan się cieszy z tego remisu z wicemistrzem Polski, czy może jest niedosyt, bo można było dziś zdobyć tutaj komplet punktów? Zdecydowanie jest niedosyt, bo myślę, że oczywiście graliśmy się z klasowym zespołem, natomiast uważam, że z przebiegu meczu były takie kluczowe momenty, których my nie wykorzystaliśmy. Można było dzisiaj Gattę dobić, a końcówka pokazała, jaką dyscypliną sportu, taką gdzieś, która się mści i potrafi być futsal, bo gdyby nie doskonałe interwencje w końcówce Nikoli Naglu, to mogliśmy nawet ten mecz przegrać, a na to nie zasłużyliśmy dzisiaj. Ale mówię, no, cieszy mnie to, że gra dzisiaj była w wielu momentach bardzo dobra, a główny mankament to skuteczność, którą musimy bardzo mocno poprawić. Piąty faul, drugi połowie, złapaliśmy jakieś tam 20 sekund w końcu meczu, trochę serce nie drżało, bo to wiem, jak Gatta gra, potrafi wymusić przewinienie. No tak, ale omówmy też genezę tego faulu. Krzysiu, Jasna jest przy piłce, mija przeciwnika, on w niego wpada i sędziak widzi, że faul dla nich. Ja tego nie rozumiem, dlatego piątego faulu nie było. Nie chciałbym komentować proces sędziów, ale myślę, że dzisiaj w kilku takich decyzjach, gdzie można było gwiznąć albo w jedną, albo w drugą, to zawsze gdzieś tam to był faul dla Gatty, ale to mówię, no tak było dzisiaj. Myślę, że to nie było prezentacji żadnej, po prostu pomyłki sędziów, ale ja wrócę do tego, że my musimy po prostu wykorzystywać swoje sytuacje i nie będziemy szukać dodatkowych podtekstów. Pierwszy raz przed toruńską publicznością zagrał Rychłowski, Drewczyński i Gryzel. Jak oceni pan debiut chłopaków? Na pewno pierwsze koty zapłoty. Darek Rychłowski dzisiaj mnie bardzo może nie zaskoczył, ale też jakby dał sporo do myślenia, bo dzisiaj z Tomkiem Gryzlem dublowali na innej pozycji, bo Tomek jeszcze nie ma tyle zdrowia, żeby grać całą zmianę i to wyszło bardzo dobrze, bo Darek wchodził na półtorej minuty, dawał na boisku jakość. Tomek, wiadomo, jeszcze boryka się z brakiem motoryczności. No, on właściwie miesiąc stracił przy okresie przygotowawczym, ale to niebawem poprzez grę u Tomka wróci. No i Marcin Róczyński w wielu aspektach dzisiaj jeszcze widać na niego trochę tremę, jeszcze stres, on powoli schodzi. To jest zawodnik, który będzie tworzył przyszłość toruńskiego futsalu i dzisiaj gdyby mógł na bramkę szczęść, gdyby Sylwek wybrał trochę lepszą opcję i dał mu do pustej bramki. Także ogólnie ich występ był jako pozytywny. Pozwolę sobie zacząć, tak jak zacząłem rozmowę z trenerem, od tego pytania, czy jest ta radość, że jest remis, co by nie było z trudnym rywalem, czy jednak jest ten niedosyt, że można było dziś tutaj zdobyć komplet punktów? No, odczuwam. Ja odczuwam osobiście lekki niedosyt, ponieważ stworzyliśmy sobie w drugiej połowie kilka dogodnych sytuacji, no niestety nie wykorzystaliśmy ich, aczkolwiek należy szanować ten remis z trudnym rywalem na pewno, bo takim jest Gatta, no także mieszane uczucie. Michał, włączyłeś, że powiem trochę freestylu dzisiaj. O przewrotce, tak? Mówisz, Sławek? No tak, no niestety nie udało się, to akurat sytuacyjna taka okazja była, żeby uderzyć z tej przewrotki, no niestety nie wpadło, no ale cieszę się, że widowiskowe uderzenie, no szkoda, że nie wpadła z tego bramka. Fajnie to zaczyna wyglądać, bo dwa mecze za nami, jest jednak kilku nowych zawodników, Tomek Gryzel i tak dalej. Jak ty to oceniasz? No tak, mamy troszeczkę inny zespół, cały czas się zgrywamy, mamy nowego trenera, myślę, że dobrze to wygląda, z każdym meczem, z każdym treningiem robimy postępy, jesteśmy coraz silniejsi, docieramy się, także jestem pozytywnej myśli. Jeszcze Włożeki w mrowisko, były pretensje do arbitrów w kilku sytuacjach? Nie wiem, jak było z tą sytuacją, gdzie straciliśmy pierwszą bramkę, gdzie no, trzeba będzie to zobaczyć później, na relacje sobie obejrzymy jeszcze raz, aczkolwiek no, myślę, że sędziowie, no, nie chciałbym się wypowiadać, no. Myślę, że nie najgorsze zawody. Pytanie sztampowe dzisiaj do każdego, remis sukces czy raczej porażka dla Was? Ani sukces, ani porażka. Myślę, że trzeba go przyjąć z dużym szacunkiem i wiadomo, jak to się nam zawsze gra, jak się gra Toruniowi z nami, jak się gra nam z Toruniem. My mieliśmy bardzo ciężki tydzień, trenowaliśmy w pięciu, zmogła nas choroba, zmogły nas urazy, bardzo trudny tydzień i z perspektywy, no bałem się tego meczu, no bo tak zaczęliśmy dość przeciętnie sezon. Tutaj takie wydarzenia, które na pewno nie wpływały na to, żebyśmy to swobodnie, dobrze przepracowali, no więc naprawdę przyjeżdżaliśmy tu z lekkimi obawami. Ciężko to nazwać sukcesem, ale też ciężko rozpatrywać to w kategoriach porażki. Ja bym chciał Ciebie spytać, jak oceniasz rozpoczęcie sezonu z Waszej perspektywy? Dwa remisy na początek na wyjazdach, jak do tego podchodzisz? Powiem tak, no jesteśmy wicemistrzem kraju, jesteśmy zespołem, który ma swoją znaną markę, ale też jesteśmy zespołem, który od lat gra na bardzo równym, wysokim poziomie. Jesteśmy dość, ktoś nam ostatnio powiedział, że my jesteśmy takim zespołem, jakiego w Ekstraklasie nie było nigdy. Gdzieś bardzo mało zmian, a gdzieś cały czas widać u nas taką pasję, taką chęć wygrywania i gdzieś tam zdobywania tych sukcesów. Nastawiałem się w pewnym momencie, że kiedyś przyjdzie taki mały kryzys, może mentalny. Przegraliśmy Mistrzostwo Polski w ostatniej kolejce w zeszłym sezonie. Może dalej gdzieś nas to siedzi. To nie jest łatwe wygrywać na rekordzie 3-0, przegrać mistrzostwo w ostatnich sekundach i nagle zacząć sezon z taką znów pasją, wiarą, że po raz kolejny powalczymy. Także nastawiałem się, że ten sezon będzie dla nas bardzo trudny. Ja nie mówię już o wieku, tak? Gdzieś tutaj nie zaglądajmy, bo gdzieś wiadomo, że przychodzi taki moment, gdzie może przyjść taki dołek, szczególnie tutaj w głowach. I zaczęliśmy ten sezon właśnie tak, że trzeba zdobywać punkty, żeby wróciła u nas ta radość, ta moc i ta pewność siebie, no bo my mamy dalej bardzo wysokie umiejętności. Dzisiaj też uważam, że w pewnych fragmentach meczu to pokazaliśmy. Sił też mamy dużo, więc to nie jest tak, że ja już składamy broń, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, natomiast zdajemy sobie sprawę z tego, że może być tak, że dla nas to będzie trudniejszy sezon niż inne, ale nie chcemy się pouczyć, chcemy dalej, mamy w sobie wiele pasji i chcemy zdobywać po prostu jak najwyższe miejsca, jak najwyższe lokaty. No, ciężko uznać ten rozpoczęcie sezonu, już wracając do pytania, za pozytywne. Ale spokojnie, sezon się dopiero rozpoczyna. Pamiętajmy, że znów dzielimy punkty. Doświadczenia z poprzedniego sezonu sprawiają, pamiętacie jak wy zaczęliście, tak? Poprzedni sezon, gdzie nie wiem, po 6-7 kolejkach mieliście malutko punktów, później dociągnęliście i ocieraliście się gdzieś tam o grę, o naprawdę najwyższe cele. Więc spokojnie, składajmy jakieś jeszcze wielkie deklaracje. Ja myślę, żeby wróciła do nas taka radość, pozytyw i jak to nam się załapie, to znów będziemy bardzo mocnym zespołem. Wspomniałeś o wieku zawodników, ale mówmy się, wiek futsalu to wnosi jedno doświadczenie, które jest bezcenne w tej odmianie piłki nożnej. Nie, na pewno. Ja przede wszystkim to, co rozmawiamy sobie, jak zauważymy w tych zawodnikach, ja nie chcę ich nazywać wiekowych, ale takich, którzy już są bardzo doświadczeni, że oni już nie mają, też ja, już nie mamy w sobie tyle radości, pasji z grania, no to trzeba sobie powiedzieć albo pas, albo na pewno nie ma miejsca w tym zespole, no bo to jest klub, który cały czas chce walczyć o najwyższe cele i no, to nie jest łatwe utrzymać w tych chłopcach, w tych już doświadczonych zawodnikach taką cały czas radość, pasję, ale staramy się to robić, staramy się nakręcać wspólnie. Myślę, że ci młodzi chłopcy, którzy są u nas, oni też patrzymy na nich, też staramy się dla nich być wzorem, a oni nas zarażają dalej taką młodzieńczą fantazją. Więc tu taką mamy troszeczkę mieszankę, ale tak jak mówię, dopóki mamy tą radość, to nie ma być tak, że my gramy tutaj po to, żeby tylko grać na zasadzie, zarabiać jakieś pieniążki i po prostu wyjeżdżać z domu, tylko mamy grać, ma ta gra nam sprawiać radość i rywalizacja z zespołami, taka jak dzisiaj. Dla nas mecz ma być świętem, wydarzeniem. Jeśli zobaczymy, że w pewnym momencie to nie jest, że się męczymy, to trzeba będzie się w takich sytuacjach rozstawać.